sposób. Oczywiście opisuje ideę, opisuje pewne założenia tego naszego działania. Kiedy zjedziemy w dół w tym materiale, pokazuje się mapa, na którą oczywiście można wejść, ale zanim po samej mapie, to jeszcze niżej znajduje się formularz. Formularz zgłoszenia, czyli każdy mieszkaniec, każda osoba po prostu, która chciałaby zgłosić jakiś niepokojący sygnał, musi wypełnić pewne pola, czyli lokalizacja zdarzenia, który wskazuje konkretny adres, który później był wakonant, nie będzie znajdował się na mapie. Zaraz do tego przejdę. Treść zgłoszenia, czyli krótkie uzasadnienie, bo nie wyobrażamy sobie, by treścią zgłoszenia miało być to, że przy posesji takiej a takiej z kominami odbywa się jedno. O tym jest jeszcze uzasadnienie, by Straż Miejska wykonała kontrolę. Coś, co nas niepokoi, jakie mamy zastrzeżenia, uwagi, spostrzeżenia, dlaczego chcemy zgłosić taką, a nie inną posesję, miejsce. Tutaj jest ta druga lokalizacja. No i oczywiście co? Trzeba wpisać odpowiedni kod z obrazka, który na dole jest podany. Trzeba zaznaczyć zaakceptowanie regulaminu. Są pewne opostrzenia, które powodują, że chcemy oczywiście funkcjonując na tej mapie działać zgodnie. Co przede wszystkim informujemy, właśnie o tym, o czym trochę już mówimy, tak? Czyli że zgłaszamy niepokojące miejsca, zgłaszamy podejrzenie spalania odpadów. My nie chcemy, wskazując na mapie miejsca, mówić na 100%, że tam są spalane odpady. Chcemy uniknąć tych często międzysąsiedzkich gier, czyli ktoś na kogoś będzie zgłaszał non-stop. Chcę tak zwrócić, że mamy takie przypadki, mamy lokalizację w mieście, gdzie non-stop ktoś się zgłasza, adres dany i twierdzi, że tam są spalone odpady, a wielokrotne kontrole naszych strażników z referatu ekologicznego nie potwierdzają tego. Czyli widzimy nieustannie w jednym miejscu, okazuje się, że jest czyste, że nikt tam tego nie spala. I to jest takie główne założenie w zasadzie. No oczywiście ta ochrona danych osobowych, o czym mówił już komendant, jest niezwykle istotna. W tej chwili można zgłaszać te treści anonimowo. Czy będziemy szli w jakieś upublicznienie? Pewnie na razie na dzisiaj nie ma takiego pomysłu. Natomiast oczywiście myślimy też o tym, by dane konkretne zgłoszenie w jakiś sposób później komentować co do realizacji. Bo jeżeli ktoś zgłosi dane miejsce, to pewnie będzie chciał jakąś informację uzyskać, czy została przeprowadzona kontrola, jaki był jej efekt. Nie możemy też konkretnego mieszkańca informować wprost o tym, że pod konkretnym adresem została dokonana kontrola i na przykład została nałożona mandat kary w wysokości 500 zł na pana Kowalskiego Andrzeja. Tak? Nie możemy tego zrobić, bo to też jest ochrona danych osobowych. To są dane wrażliwe. W związku z tym będziemy pewnie informować o tym, że dany rejon został skontrolowany z wynikami takimi, że w tym rejonie dochodzi do spalania, czy nie dochodzi do spalania. Będziemy starali się w jakiś sposób.